Tyś, co wybierasz? Pancake'i, czyli naleśniki, czy gofry? Ja lubię gofry bardziej chyba. Goferki? Ja też lubię goferki, więc skakujemy. Gdzie zlatujemy? Halo, jadę jakąś... Gdzie jesteśmy? Jadę windą, ptyś. Ja też. Co to jest? Tyranozaur mnie zjadł. O nie, mi Freddy z FNAF-a. Co to było? Dobra, czyli wiemy, że źle chyba wybraliśmy, że wybraliśmy gofery. Stary, to dobra, to ja wybieram jednak pancake'i. Pancake! I dobra, to będzie. Dobra, co do ciebie? Elo! A, czyli trzeba po prostu wybierać, widzowie, co więcej osób wybrało. Po prostu trzeba myśleć jak większość. Nie można myśleć niezależnie tak jak my teraz zrobiliśmy. No niech będzie, ale i tak gofry lepsze. Tak, tak. Wy widzowie możecie też napisać, co bardziej lubicie. Dawaj, przeskocz to i teraz musimy wybrać kolejne. Które jest lepsze, jabłka czy pomarańcze? Co wybierze większość osób, tyś jak myślisz? Jabłka, na pewno jabłka, no przecież jabłka są przepyszne, a pomarańcze są takie. No w sumie jabłko można w każdej chwili zjeść, no a no pomarańcze trzeba obierać i się męczyć. Dobra, jabłko! Na Voyanshop pojawił się pewien tajemniczy, magiczny kubek. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie ma na nim żadnego wzoru. Jednak kiedy wlejecie do niego ciepły napój, to magicznie pojawia się piękny wzór Voyanowic. Pozostaje już tylko z niego pić swój ulubiony ciepły napój. O, jabłko, jabłko, jabłko! Bardzo fajne jabłko! To! Yes! Udało się! Wygrana! Dobra, 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 ale nam idzie. Okej, teraz musimy znowu przejść zakazane oby, którego przejście jest ograniczone czasowo. Dobra, co my mamy dalej? Which would you rather... A, co byś wolał najpierw usłyszeć, dobrą wiadomość czy złą wiadomość? Kurczę, ja szczerze wolałbym chyba złą, ale ludzie na pewno pewnie dobrą będą woleli. Też mi się wydaje, że ludzie będą chcieli dobrą, mimo że ja bym też wybrał najpierw złą. Bo wiecie, na początku zła wiadomość, a potem dobra, żeby... O, widzicie, większość osób chce dobrą. Ja bym wolał na początku złą, żeby potem dobra mnie wiadomość pocieszyła po tej złej. Tak, ja dokładnie tak samo, no. Ej, teraz trzeba uważać na to, co to jest? Jakieś błoto albo smoła może. Czekaj, czy tutaj... A! Myślałem, że gdzieś wpadłeś, ptyś. Dobra, chodź, wskakuj na górę i idziemy do kolejnego miejsca. O, co wybierasz? McDonald's czy Burger King? Ja wolę Maca, chyba częściej je Maca. Wiesz co, wydaje mi się, że większość osób wybierze na pewno McDonald's. Ja tak nie wiem, tak pomiędzy. Ja czasami nie mogę już nigdy jeść McDonald'a, bo czuję się jakbym był niewypełniony na zawsze, nie? I wtedy takiego Burger Kinga zjem. Poczeka różnica wielka. Ej, ogromna, aż 7 milionów osób zagłosowało na McDonald's. A co to jest tu? Co to jest? Ej, pierwszy wybrany slajd, który wybierzesz, liczy się jako twój głos i jest dodawany do innych. Ej, to, a zobacz, co to znalazłem, chyba bakrumsy tam są, zobacz. Halo! Chyba bakrumsy jakieś, czekaj. Tam nic nie ma pewnie, zakład. Jest tu, ja byłem. No i taki prankster z ciebie, ptyś. Ej, ale myślisz, że co będzie w kolejnym wyborze? Ja myślę, że czy wolisz może górę czy dół, albo może czy góry, o. Co to jest? Android czy iPhone? Ej, czekaj, co to jest? A, to jest inny ten, inne okienko. No ja bym wybrał iPhone'a, ale większość może wybrać Androida. Ciężko powiedzieć, nie? Moim zdaniem chyba iPhone będzie dla większości. No ciekawe, iPhone. Dobra, wiesz co? No to iPhone. iPhone, ja wybieram iPhone'a, bo mi się naprawdę najlepiej z nich korzysta. Ojej, dużo więcej iPhone! Dużo więcej, no? 6,5 miliona versus 2 miliony na Androida. Okej, okej. Ej, a teraz co a my co mamy? To za dziura? Skakujemy! Halo? Myślałem, że zepsułem, ale jednak nie. A, jest dobrze, że tutaj przeszliśmy. Uś! A, ptyś, jebnieś! O, żyjesz. Jestem, cześć. Ema. Dobra, sprawdźmy. Ładny konopo! Jaki jest najlepszy typ bekonu? Crispy czy... Nie no, czyli chrupiący, czy taki żujący się? Ja właśnie nie lubię tego żującego dziwnego. Okropny jest. Ja mam wrażenie, że wtedy jem jakiegoś żelka, ale takiego niedobrego. Dlatego bekonowy żelek. Oczywiście musi być chrupiący. Dawaj, i widzę, chrupiący. Że tutaj też inni wskakują. Halo! No pewnie, że chrupiący, no. Ale zobacz, jak dużo osób też wybrało chrupiący. To ja nie wiem w takim razie, dlaczego niektóre restauracje robią taki ciągnący. To wtedy jest na minus. Ja wtedy nie lubię. Dobra, lepiej dostać od kogoś informację poprzez telefon,
W sensie zadzwonienie, czy przez SMS-a? Ja chyba myślę, że SMS-a. Wydaje mi się, że większość też SMS-a weźmie, no bo to w każdej chwili możesz odpisać, a telefon no musisz odebrać zawsze tu i teraz. Dobra, biorę SMS-em! Ej, o chyba nie, się przedostaliśmy! Ej, nie, czekaj! Nie! Nie! Nie, idzie po mnie jakiś zły! Zły hagi-wagi! Co to jest? Ale zjadł mnie! Zły clown z Koszalina! Czyli co? Wolą dzwonienie? Naprawdę większość osób woli dzwonienie? Mega dziwne. Dawaj ptyś, w takim razie jeszcze raz wskakujemy do dzwonienia i sprawdźmy, jaka była w takim razie przewaga. Ej, co? 6 milionów do 3 milionów tekst. Okej. Dziwne, ja wolę szczerze SMS-y, naprawdę. Ja też wolę SMS-y, a wy widzowie co wolicie? Ja sobie chyba tutaj usiądę, muszę troszeczkę pozbierać myśli, bo mnie teraz to zdziwiło to, co usłyszałem. Chodźmy, ptysio dalej! Teraz tu! Teraz tu jakiś labirynt. Z labirynto. O, która pogoda bardziej jest lepsza? No nie, no jasne, że ciepło. No chociaż... co ty, no oczywiście, że zimno. Jak zimno? A ja no wolę, zimno. Jak jest ciepło. Ale słuchaj, Toj, pomyśl to logicznie. Jak jest zimno, to możesz się ubrać, a jak jest ciepło, to nie możesz. Nie no, jak jest ciepło, to też mogę, tylko w krótkie spodenki, dlatego wchodzę ciepło. Ciepło. Tam dobra. Co? Mówiłem, że zimno lepsze. Ej, co? Rok! The Rock mnie goni! The Rock, zostaw mnie! Większość osób woli zimno? No logiczne, że tak! Ale, okej, ale to musisz się zawsze grubo ubierać. Nie no, też lubię zimno czasami. Ja wolę zimno, bo mi się łatwiej wtedy filmy nagrywa. No tak, jest zimno, bo mi się wtedy nie chce wychodzić na dwór. Ej, ale nie ma takiego dużego przeskoku. Nie ma, ja lubię zimno, bo zawsze mogę wtedy ubrać bluzę Voyant Team i smyczę krótko. O, bluzy Voyant Team! Widzowie, są dostępne na voyantshop.pl i możecie takie bluzy właśnie wtedy mieć. Ej, co to jest? Ktoś napisał, że uciekł, 47 minut mu to zajęło. Co? Ile? Ile mu zajęło uciekanie? Mam nadzieję, że my tutaj szybciej nam pójdzie. Ty, co to jest za... Tutaj musimy chyba, góra, nie? A, jest jakieś to przejście, ale... Nie, tu, tu! Tu? A tędy wchodziliśmy, tędy. O, dobra, na dół! Which... Które... Co byś wolał? Być najmądrzejszy na świecie, czy najbogatszy na świecie? Najmądrzejszy, bo moją mądrość bym mógł wykorzystać, żeby być najbogatszy. Ej, no właśnie, przecież widzowie, jakbym był najmądrzejszy, to bym wykorzystał mądrość i wtedy stałbym się najbogatszy, więc Ej, ale czekaj, bo to trzeba pomyśleć, kto, jakby, co ludzie by pomyśleli. Inni, większość, wiesz, o co chodzi? Ludzie lubią pieniądze, no ale kurczę... Dobre, wiesz co? Wydaje mi się, że większość wybrałaby pieniądze. Tak mi się wydaje. Co? Najmądrzejsi wybrali! Ej, no dobra! Tak! I to są młodzi ludzie! Ej, dobra, czyli nasze myślenie, co by wybrała większość, to by było błędne. Ej, czyli... No okej. Czyli większość osób by wybrało, żeby być mądrym. Ej, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, nie spodziewałem się, naprawdę, ale to dobrze. To dobrze. No to dobrze, bardzo dobrze. Moim zdaniem bardzo dobry wybór. W takim razie idziemy do tego, żeby być mądrzejszym. Najmądrzejszy na świecie! Chłopca, lecimy. Elo. Dobra, i faktycznie. 6 milionów do 2,5. Nice, dużo. W sensie, nawet taka, wiesz, to przeżycie różnica, nie taka okrągła. 4 miliony, no to jest 4 miliony, to dużo chyba. No w sumie to tak, trochę tak. Ej, dobra, co teraz jest? Ziopi znowu! Iś, dobra. Nie! O nie, ptyś przegrał. Ej, dobra, co byś wolał, kim byś wolał być? Najmłodszym bliźniakiem, w sensie albo rodzeństwem, czy najstarszym rodzeństwem? Tak? Ja bym wolał być najstarszym. Ja też najstarszym, zdecydowanie. A ja jestem najmłodszym ogólnie, widzowie, a wolałbym być najstarszym. Ej, źle, najmłodszym, ja nie mogę, co? Ale no w sumie tak, pomyśl, bo jak jesteś najmłodszy, to po prostu starsi już tak rozcierają drogi przed tobą. Ej, no faktycznie, patrz, on wpisuje tutaj jakiś zakazany kod. Workspace, wait, backrooms, clone, backrooms, wait. Nie, odwrócił się do mnie. Ej, wybuchu! Wybuch, chłop, co tu się stało? Ej, czy my wybraliśmy już kilka razy z rzędu błędną odpowiedź? Ej, właśnie, jesteśmy chyba słabi w jesteśmy dawaj najmłodszy. Giga słabi, dobra, czyli najmłodsi. No. Większość osób chce być najmłodszym rodzeństwem. O, ale różnica nie jest duża. Nie jest duża, więc tutaj faktycznie mogliśmy się pomylić. Ej, dobra, czy tam da się wskoczyć? O, tak, siema. Na górę idę, na górę razem z ptysiem. Co będzie na górze? Ej, co to jest? Na górze róże, na dole fiołki. Ptyś, idziemy rozwalać pachołki. Dobra. Co to? Co byś, czym byś wolał być? Co byłoby lepsze?
Spadające marshmallow, czyli te takie pianki, czy spadające skittlesy? Ha! Szczerze? Ja chyba wolałbym nawet pianki, ale ludzie chyba skittlesy, no. Pianki, ja też bym wolał pianki. Dobra, słuchaj, jak znowu będziemy mieć błędne, to ja już nie dam rady. To co dajemy? Skittlesy, dawaj. Ja, niebieskie! Nie no, jak będzie winda. Jest! Jest! Ale mała różnica! Ej no, mała różnica. Dobrze, że wybraliśmy skittlesy. Ciekawe dlaczego dobra, akurat one. Dobra, idziemy w takim razie dalej. Halo? To są czekoladowe pewnie, dlatego. A może, ale skittlesy też mogą być jakieś owocowe, co nie? Są też skittlesy. Tak. Dobra, i teraz tu. Dobra, co kolejne? Marvel czy DC? Marvel, oczywiście, że Marvel, no co ty? No jasne, że Marvel, chociaż DC też bardzo lubię, ale tylko niektóre... No, co? Ale patrz, co? Stary, gdzie ja wypadłem? Wypadłem poza świat, ty żyjesz? No, o, jesteś. O, jestem, dobra. Ej, ale ogromna przewaga na Marvela. Tam ile, 7 milionów do jednego? Tak, jakoś tak chyba, nie? Ja nie mogę, ogromna fest. Ale nie ma co się dziwić, Marvel jest super. Tak, jest mega mocny Marvel. Co byś wybrał? Piłkę nożną czy futbol amerykański? A nie, jak nazywasz ten sport, okej. Soccer czy soccer? Futbol? No, soccer. No co ty? Co? Futbol? No pewnie. Futbol to mi się amerykański kojarzy. Ja soccer bym nazwał. To spróbujemy, ja lecę do futbola. Ale ty sprawdź swoją. Ja soccer. Nie no, źle. Jest futbol. Widzisz, mówiłem ci. I co? I co? Ej, muszę teraz chyba przejść tutaj zakazane. O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Skibidibi mnie rozwala. Ty, ale sprawdźmy jaka była przewaga na futbol, bo tego jestem właśnie ciekaw. Uwaga. Ej, też nie jakaś mega ogromna. No nie było jakoś źle, no. Soccer, no to jakoś tak bardziej mi się kojarzy europejsko, a futbol tak amerykańsko. Dobra, idziemy dalej! Ale pyś, co ty robisz? Co to jest? Zobacz. Labiryndo. A nie, to nie jest labirynt, to jest obby. Jezus, ale tutaj... Tyś, nie spadnij! Tyś, nie spadnij! Dobra. O, przeszedł ptyś, siema, dobra. Kim chciałbyś być? Bardzo szybki czy naprawdę mocny? Szybki czy silny? No nie wiem, co bym wybrała większość. Stary, ja w ogóle nie myślę jak większość, ciągle spadam i przegrywam. Tak, ale zobacz, tak. Byłbyś silny, to byś mógł wszystko podnieść, przesunąć i tak dalej, ale byłbyś szybki, to byś mógł byłby wszędzie w sekundę. To byłby szybki, bym wolał być. Dawaj, szybki, też mi się tak wydaje. Szybki, bo duży to będę wolny, nie? Tak, jest! Udało się, jest! Dobra. Ej, co to jest? Czy my znaleźliśmy wyjście? It says this is an exit, can you test it out? Okej, czyli to jest napisane, że to niby jest wyjście, czy możemy je przetestować? Dobra, przetestujmy w takim razie. O, dobra, nie trafiłem. Ja optyś, lecimy we dwóch, halo. Ej, nie, czekaj. No, to nie teraz koniec. Jest trudniejsze. Najlepszy instrument, gitara. Gitara, na pewno gitara. Gitara, bo wiesz co? Gitara, siema. Nie. Co? Nie mów, że wybrali piano. No przecież teraz jak będziemy mieć... Pian... Trzy wybory będziemy mieli mieć. No, no normalnie nie, nie. Nie wiem, stary. Stary, może oni są tutaj wszyscy, którzy brali udział w tym, są intelektualistami, bo skoro wybrali, że chcą być najmądrzejsi, to wszyscy piano biorą. Co ty na to? Dobra. Piano! Jak będzie źle piano, to ja normalnie jestem... O, jest! O, faktycznie, no. Ej, ale ciekawe, że piano. No, bardzo ciekawe, no, dobra. Ciekawe. I co wy byście wybrali, widzowie? Najstraszniejszy potwór, zombie, wampir czy wilkołak? Zombie, wybrałbym na pewno. Zombie, tak, no bo słuchajcie, to jest jednak uśmierconośny gość. Ej, dobra, no. Zombie wygrało, ale słuchaj, spadłem gdzieś. Znowu się zbugowało. Okej, żyję. Hello. A, jesteś tutaj. Najlepszy, najbardziej cool... rekin. Najfajniejszy rekin. Ja bym wybrał, wiesz co? Ja młota. Ja bym wybrał młota. Tak? Dobra, to no ja to nie. Ja tego mi się wygląda, jakie mam buźkę. Mi się młota, ja bym młota nie wybierał. Ja bym wybrał tego tutaj. Mega tego? Mouth. Mega mouth, bo mam mega mouth. Dobra, ja biorę młota. Sprawdź młota, a ja sprawdzam tego. Uwaga! Winda. Winda. Też winda, no i obań! Pociąg na mnie jedzie, ratunku! Ja też! Zostałem z pociągu. Zostałem rozwalony. Ale okej, dobra, to w takim razie większość osób by najbardziej cool szarka wybrało tego tutaj. To jest żarłacz biały chyba, nie? Tak, żarłacz biały, no widać. W sumie najbardziej popularny, nie? No możliwe. No w sumie ale... tak, no. Ale w sumie nie pomyślałbym. Ale zobacz, że mój młot jest lepszy niż twój. No faktycznie, ty młota by wybrali ludzie, no ciekawe. A ty teraz na dół?
Tak, na dół. O, dzień dobry. Co to jest? Najgorsza rzecz zrobić po ciemku. No, jaka jest najgorsza rzecz, którą zrobił się po ciemku? Zagrać w BRK, puścić straszną muzykę, oglądać telewizję. Puścić straszną muzykę. No chyba tak. No, bo ale sprawdzę, stary, ja sprawdzę. I potem... I powiem, czy to jest dobre. Jest dobre, okej. Jest dobre, możesz iść, bo słuchaj, tutaj troszeczkę był przypelik. Okej, można teraz tutaj dołem się przedostać. Ej, co jest? Nie widać mnie. O, co wybierasz? Kamień, papier czy nożyce? 3, 4. Nożyce. O, też wybrałem nożyce. Dawaj! Jazda! Ciekawe, czy nam się uda. Winda. Ej, udało, chyba. Czekaj. Co? Ja mam windę. Masz windę i ja wypadam poza świat. Ej, dobra, czekaj, co to jest? Co to było? Nie, czyli dobra, to było złe. Dobra, to co? Kamień. Kamień! Kamień. Papier jest słaby. Ty myślisz, o dobra, dobra, no. Ej, w sumie tak, kamień dobrze było. Ale nice. Dobra, tutaj mamy zjeżdżalnię, super. Co do ciebie, już lecę. Prośmy, musimy wybrać. Musimy wybrać zjeżdżalnię. Ja wybieram zieloną. Okej, dobra, gdzieś wpadłem. Najlepsza rybka złota. No to co? Goldfish, no to goldfish! Czyli złota właśnie musi być. No to wybieram tą. No to oczywiście, że ta, no co ty, no. Ale sprawdzimy, słuchaj. No goldfish, wow! No to goldfish, nie? Czyli złota musi być. Nie, no to jaka? Złota rybka jest złota, a nie czerwona! Ty, nie mogę no z tego. Dobra, wiesz co? Denerwuje mnie ten lamus. Dobra, będę do niego strzelał. Monster Gun! Tak, będę do niego strzelał i już nie dam się więcej rozwalić. Zobaczycie, widzowie, że ich pokonamy. Chodź to, dobra, idziemy ich rozwalić. I dawaj teraz, ja myślę, że ta środkowa będzie najlepsza. Dawaj, lecę do środkowej. Jazda, ja środkową! Jest, jak będzie... faktycznie. O, faktycznie, tak. Ej, dziwne, dziwne, bardzo dziwne, że tamta nie jednak podoba wykała. Mi się to. Ludzie nie myślą tak jak my. No nie, nie, my jesteśmy po prostu jacyś odklejeni. Tak, jesteśmy odklejeni, widzowie. Dlatego proszę wziąć klej i nas posklejać. O, najlepsze miejsce do pływania. Ocean, jezioro. Czy... co, wanna? Jeśli wanna wygra, to ja się poddaję. Nie, ocean chyba, bo jest taki przejrzysty właśnie, ocean. Nie? Ocean... ja bym jeziorko dał. Dobra, możesz dać ocean, ja bym dał jeziorko, bo po prostu jeziorko jest spokojne i by się tam fajnie pływało. Halo, halo, halo. Linda, dobra, patrzcie co robię, patrzcie co wygrałem! Robię. Wygrałeś? No to patrz to, co ja robię. Strzał, strzał, gleba, gleba! O, co się stało? Ej, dobra. Nie wiem, co się stało, chyba rozwaliłem go. No, czyli ocean wygrywa. No, ciekawe w sumie. Ja bym wolał jezioro, bo jezioro też jest słodkie, a ocean jest słony. I tak, jakoś tak, wiesz, jezioro łatwiej jako mniejszy zbiornik wodny się łatwiej nagrzewa, tak mam wrażenie, nie? O, to ciekawe. Też prawda, no. Ale co tutaj jest do wyboru? Najgorsza rzecz, którą możesz znaleźć w kanapce. Mucha, no mega słabe. Włos... to mi się zdaje, że pleśń. Pleś to jest najgorsze, no. Najgorsze, no. Ja bym nie mógł zjeść z pleśą. Obrzydliwe. Aha, aha, czyli ludzie by spokojnie sobie jedli kanapkę z pleśnią. Jak zagłosują, że włos, to ja ich nie rozumiem. Nie, jak włos będzie, to ja to też poddaję się. Dobra, pa, rozwalam ich tutaj. Elo, ale ich rozwaliłem. Dobra, idę sprawdzić w takim razie, słuchaj, może muchę, ja bym dał muchę. Nie, włos nie jest aż tak bardzo obleśny jak mucha albo pleśń. Naprawdę. O, dobra, mucha. Lol. Dziwne. Ja nigdy muchy nie znalazłem w kanapce. No właśnie. Poza tym mucha jest taka malutka, że można obgryźć ją naokoło, co nie? W sensie nie jest. Nie jest w środku. Z drugiej strony dodatkowe białko, nie? No właśnie. Nie, jak masz pleśń, to zazwyczaj cała kanapka już jest niedobra. A jak masz tylko właśnie muchę, no to tylko część. No właśnie. No. Najlepszy typ kostek lodu do picia. Zwykła, no. No co też ty? Mi się wydaje, że zwykła. No słuchaj, no ten taka najbardziej klasyczna. Jeżeli przegramy, no to. Pewnie. O! Ej, patrz, jak dużo osób jest za nami. Wiadomo. Bardzo dużo osób. Ej, tutaj są jakieś katakumby. Nie można tutaj znaleźć wyjścia. Co tutaj mamy? Gdzie mamy tutaj pójść? Może do basenu? Nie, do basenu o, chyba co nie tu chodzi? Wow. Kto wygrałby walkę? Ale walkę z kim? No, między sobą. Między sobą? No. A, no tak, między sobą, no to... O jejku, albo krokodyl, albo lew. Krokodyl, albo lew. Ale mi się zdaje, że chyba krokodyl by wygrał. No, jest taki mega twardy, dobra. Dobra, weź skocz i daj mi znaka, bo ja nie chcę ryzykować. Już mam dość przegrywania, słuchajcie. Winda, no nie! No nie, no serio? Dobra, to lew.
Skakuję w takim razie lew. Ej, dobra. To lew. Nie, stary, mam też windę. Nie. Gorilla? Goryl? No co ty? O co chodzi? Dobra, pa, rozwalam cię. Jest, rozwaliłem potwora. Okej, ej, dobra, wyszło, że goryl, ale... Ale to w sumie dziwne. No dziwne, moim zdaniem przegrałby. Wydaje wam się, że goryl by wygrał? Okej, dobra, ej, mega wyrównana walka. Ej, patrz, wyjście kolejne. Sprawdzamy. Where is your radish suit? Aha, gdzie jest twoje... Patrz. Ej, co ty masz, stary? Ej, faktycznie, ja mam też swoje ubranie dziwne. Dawaj, skakujemy. Dobra, dawaj! Czy to jest wyjście? Nie, to jest, słuchaj... Teraz są po cztery? Nie! Najgorzej. Ja nie mogę. Najlepsza restauracja z pizzą. Papa John's, Pizza Hut, Domino's. Ja bym dał Pizza Hut. Pizza Hut, na pewno. Mimo, że nigdy nie jadłem ani w Papa John's, ani w Little Caesar i Domino's chyba też nie. Nie, ja z Domino's chyba jadłem. Ja tylko w Pizza Hut jadłem. Ta, no i... Winda! Winda, ja nie mogę. Dobra, rozwalam cię, nie masz podjazdu. Nie, mongus mnie pokonał. Dobra, ja rozwaliłem tego, co chciał do mnie tutaj pod... Poza mongus. No to co, może być Dominos? Domino. W takim razie biorę Dominos, ale czekaj, bo to może być złe. Ej, nie, Dominos! Dominos, no. Dobrze. Jaka Papa Jones, jak mało, lol, oni chyba zbankrutują. No, najlepszy smak. Na pewno nie słony, słodki. Ej, właśnie, a wiesz, że ja lubię najbardziej słony z tego wszystkiego? Serio? Jak to? No. Dawaj, jedz sól. No, ale nie sól, na przykład, zobacz, słone jedzenie to na przykład chipsy. Uuu, no to dawaj słony. A ja mam wygraną łatwą. No. Najbardziej delicious donut. No, który najbardziej delicious wygląda? Dla mnie ten D. Chyba D. No. No to dawaj. Oby było D! Nie, winda! Nie znają się na donutach. Zostawcie donuty. No dobra, no to czekaj. Który lepszy? Może B? B albo A, B. Dobra, ja dam A. Bo po prostu on jest na jakimś innym zdjęciu, słuchaj. Nie, też winda. Ja nie mogę, też winda. Ja to nie... B, bo C wygląda brzydko strasznie. To wskocz do B i dasz mi znaka, bo ja nie chcę popełnić karygodnego błędu. Jest, oczywiście, jakiś że B. Jakiś kościół mnie wyszedł normalnie z tego, z ogniopalacza i mnie zaatakował. Ale dobra, spoko, obroniłem się, bo mam mega mocną broń. Ej, ale D miało też bardzo dużo głosów. Ty, moim zdaniem D by wygrało. Dobra, co mamy dalej? Jakąś podejrzaną zjeżdżalnię. Ej, ja już się nie dziwię, że tamtemu typkowi zajęło to 40 minut przechodzenie tego. Przecież to jest giga długie. Sakra. Zjeżdżam. Dobra, najlepsze chipsy. Titos już znam. Tostitos? Nie znam tego. Nie znam tego. Ja bym dał Doritos. Ja lubię Doritosy, no, ja lubię takie naczosowe. Ja wolę Doritos. Ale będzie pewnie złe. Nie, no jest winda, pewnie Cheetos wygrywa. Na pewno, musi, no bo Cheetos chyba najpopularniejsze. No, ale słuchaj, no ja nie lubię za bardzo Cheetosów. Nie, zostaw mnie. Ja lubię naczosy z takim sosem serowym, miam. Pyszne byli, też lubię takie, lubię. Ale no, Cheetosy na pewno wygrają. Jeśli nie Cheetosy, to ja już nie wiem co, stary. Jeśli nie Cheetosy, to to jest koniec. No, winda! O co? Ja nie znam tam. To co oni za chipsy jedzą? Ej, czekaj. Czekaj, to jest winda, ale żyje dalej. Nie, co to jest? Pokonali. Nie, no pokonali mnie też w tej windzie. Dobra, stary, nie wiem... To ja lecę do Fritos. Dobra, lecę do Fritos i daj mi znaka, stary. Daj mi dobra, znaka. Dobra, lecę do Fritos, Fritos Bambitos, winda. No to no ten trzeci. Co to jest Tostitos? Co to nie jest? Wjedliście kiedyś, widzowie, Tostitos? Patrzcie, jaka przewaga. O co duża? Chodzi? No ogromna, ale tak, no, już biegnę nie do ciebie, już wskakuję do Tostitos. Ale co to są w ogóle za chipsy? Nigdy takiej nie jadłem. Najlepsza miniaturka wygenerowana przez AI. O kurczę, no to nieźle. Wydaje mi się, że ta. A. Sprawdzę A i dam ci znaka, czy to było A. Wydaje mi się, że... Zdaje, że nie. Tak, dobrze, stary, jak widzisz? To A? O, no o to chodzi. No bo na tamtych w sumie nic nie było, a na tych... Były pokazane te miejsca. Widzisz? No może tak, no dobra. Za dobra, dużo no miniaturek już robię. Najlepsza rzecz do rysowania. Albo do pisania. Do rysowania? Do pisania jest napisane. Do pisania. Pudełko, co? Kredki, ołówek, market. No to dawaj ołówek. Ja też daję ołówek. Dobra, nie, ciebie ołówek! Jak nie będzie ołówek, to ja nie wiem. Yeah! O, dobra, wygrał ołówek. Koniec! Co? Kolejny koniec? Ile już tych końców? Wow, spadłem!
Halo, dobra, czekaj, teraz spróbuję też. A, dobra, lecę. Co to jest? Kuleczki jakieś. Stary. Co to za miejsce? Gdzie mam iść? Lewo, prawo? Nie wiem, dżem dobry. Ten dobry. Jest tutaj! Tak, po lewej stronie, tu u mnie, no dawaj. Idę, co to za miejsce? Nie! Ile? Teraz 5 będzie? Dobra, najlepszy wzrok. Sens. Wzrok. Ludzki zmysł. Mi się wydaje, zmysł, no właśnie. Wzrok! Dawaj, o! Wzrok, oko, mrok, na pewno. Mrok! No, sprawdzamy. Dobrze. No pewnie, że tak, oczy są mega ważne. No, nie fajnie byłoby nie mieć po prostu. No, ej, co? Jakie dziwnie chodziłem. Halo, dobra. O kurczę! Najgorsze cukierki na Halloween? Które są najgorsze cukierki? Co to jest? Dobra, ja bym wybrał to. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Czyli orzechy. Orzeszki takie. Tak, orzeszki wygrały. Ale ja lubię orzechy. Duża przewaga. Ale wiesz, no takie słodziutkie, takie czekoladkę, to ja bym tak zjadł, dobra, nie? Dobra, lecimy dalej, lecimy A dalej. A nie takie orzechy. Dobra, idziemy dalej. Co tutaj dobra, mamy? To mamy? O! Co to jest? Najlepszy aktor dziwne. Mario w prawdziwym filmie? Tutaj, a, jaki... To będzie Pete, na pewno będzie Pete. Albo DiCaprio. DiCaprio, dawaj! Leć do DiCaprio i daj mi znaka. Dobra. Nelson. Binda. Binda, dobra, to co Pete? Pete. Czekaj, czy to będzie na pewno Pete? A może Cruz? Dobra, czekaj, Cruza dam. A tutaj najwyżej Pita. Ja dam Cruza. Dobra. Proszę. Nie, Winda. A może Deep? Może Johnny Depp? No właśnie. Ej, co to za ogromny, dobra. A, rozwalił mnie! Dostał mnie, w spokoju! Daję Johnny'ego Deep. A, dobra. Winda, no nie. Johnny Depp, nie, no to Brad Pitt na pewno. Nie, no jeśli ten wygra, to ja nie wiem, co oni zrobili. Dawaj. Fahrenheit mnie pokonał. No Winda, wszystko trafiliśmy źle. I czekaj, który to będzie? To będzie Nelson jakiś dziwny. Ej, ale ja nie wiem, dlaczego jego dali. Większość nie wiem, ludzi. Ale daję go. Jakby dlaczego on najbardziej pasuje? Dlaczego? Liam Nelson wąsa jakiś. Takiego dziwnego. No ale tak. Wygląda. Ale dobra, nie było. Ej, Tom Cruise był drugi, okej. Nie było jakiejś mega dużej przewagi. Leonardo co to DiCaprio. Jest? Co to jest? Co to jest? Ale kot rekin jest najlepszy. Najlepsza hybryda zwierzęcia. Najlepsze połączenie zwierzęcia. Kotoryba! No dawaj, wskakuj, daj znaka. Kotoryba. Jest, no pewnie, że tak. Dobra. Kotoryba. Ja nie mogę, jaka przewaga. Hej, w takim czasie wszyscy są jednomyślni, nie? No. Dobra, lecę dalej sprawdzić. Halo, halo? O, tutaj. Najlepsze ciało, stary! No to ten, na pewno to, ale ludzie rozumu Reo. Też mi się wydaje, sprawdzamy w takim razie. Jazda! O, dobrze! Oreo było no, drugie. No widzisz, ale są najlepsze na pewno. Stary, kolejne wyjście. Ciekawe, czy to już jest to ostatnie. Uś! Nie, co ty stary, nigdy stąd nie wyjdziemy, zostajemy tutaj uwięzieni na zawsze. No, niestety. No, nie wiem. Ej, czekaj! Wyjście, nie idź! Dobra, idę sprawdzić. Proszę, tak, powiedz, mamy że to nie jest... iść, to nie idziemy, nie? To jest serio wyjście, czy nie? To jest serio wyjście! Czekaj. To jest... Nie. To... Ej, to jest! To tak, jest wyjście! Udało się. Let's go! Ale mamy czas dobry! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.